Jurgeld to słowo pochodzące z języka niemieckiego, oznaczające doroczny pieniądz. W XVIII wieku jednoznacznie kojarzyło się z ludźmi, którzy pobierali pensje z obcych ambasad. Zwano ich jurgieldnikami. W zamian za pieniądze mieli oni wspierać interesy obcych mocarstw w Rzeczpospolitej. Jednak oni sami nie zawsze uważali się za zdrajców ojczyzny. Jak wielu było jurgieldników? Czy byli zdrajcami, a może patriotami, którzy osłabiali obce dwory? Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Jeżeli interesuje Cię historia i historyczne spojrzenie na współczesność, to zasubskrybuj ten kanał, by wiedzieć więcej. Zachęcamy do dobrowolnego wsparcia naszej działalności przez serwis Buy Coffee'tu bądź Patronite'a, a także kupując coś w sklepie Wokulskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już to uczynili. Dawanie pieniędzy przez obce mocarstwa polskim politykom ma bardzo długą tradycję. Już za panowania króla Zygmunta Starego, kanclerz Krzysztof Szydłowiecki w zamian za podarunki od rodziny Habsburgów popierał interesy Wiednia w Królestwie Polskim. Uważał to zresztą za zaszczyt. Nie każdy bowiem w owym czasie mógł się poszczycić tym, że otrzymuje prezenty od cesarza. Od pieniędzy za korzystne załatwienie sprawy nie stronił także kanclerz Jan Zamoyski. W 1577 roku miał on wziąć od Brandenburczyków sowitą łapówkę. Skutkiem tego był wydany przez króla Stefana Batorego dekret wyznaczający elektora brandenburskiego Jerzego Fryderyka na opiekuna chorego psychicznie księcia w Prusach Albrechta Fryderyka Hohenzollerna. Tym samym Brandenburgia uzyskała wpływy w Prusach książęcych. Często zjawisko przyjmowania gratyfikacji od obcych dworów miało miejsce w trakcie wolnych elekcji. Szlachta starała się jednak temu przeciwdziałać. Między innymi w 1668 roku domagano się, by przysięgać, że nie będzie się głosować na tego kandydata, który za to zapłacił. Zjawisko wyciągania funduszy od wysłanników obcych państw nasiliło się po okresie wojen w połowie XVII wieku. Przykład szedł z samej góry. Król Jan Kazimierz nie stronił od pieniędzy Ludwika XIV. Do utrzymywanego przez Paryż profrancuskiego stronnictwa w Rzeczpospolitej należeli między innymi prymas Mikołaj Prażmowski, hetman Jan Sobieski czy podskarbi Jan Andrzej Morsztyn, choć ten ostatni nie gardził również pieniędzmi od Habsburgów, Brandenburgii czy Szwecji. Z nim też była związana pierwsza poważna afera dotycząca finansowania szlachty przez obce ambasady. Jan III Sobieski po pewnym czasie od wstąpienia na tron odsunął się od środowiska profrancuskiego i dążył do porozumienia z Austrią. Morsztyn za pieniądze od Francuzów starał się to udaremnić, ale nie tylko. Stopniowo sam stawał się bardziej Francuzem niż Polakiem. W 1679 roku w trakcie poselstwa do Francji kupił sobie majątek w tym kraju i otrzymał posadę sekretarza króla Ludwika XIV. W Rzeczpospolitej wywołało to skandal, co umożliwiło Sobieskiemu rozprawienie się z niebezpiecznym przeciwnikiem. Dwór Jana III przechwycił korespondencję między Morsztynem a królem Francji i ambasadorem Franciszkiem de Vitry. Zebrano w ten sposób wystarczające dowody, by oskarżyć podskarbiego o zdradę stanu, nadużycia finansowe i próbę detronizacji polskiego króla. Jan Andrzej Morsztyn został postawiony przed sądem sejmowym. Rozprawa nie miała ani cienia bezstronności. Posłowie nie dawali oskarżonemu dojść do głosu. Pojawiały się nawet okrzyki: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Kiedy w marcu 1683 roku Sejm z powodu wojny tureckiej postanowił odroczyć proces na kolejne obrady, podskarbi postanowił uciec do Francji, łamiąc przy tym przysięgę, że tego nie uczyni. W swojej nowej ojczyźnie pracował jako sekretarz króla Ludwika XIV i podpisywał się nie Jan Andrzej Morsztyn, lecz
Jean-André de Morstein. Skandalem skończyła się także zażyłość z francuską ambasadą królowej Marii Sobieskiej. W 1692 roku zawarła ona z dyplomatami Ludwika XIV układ. Królowa miała doprowadzić do zerwania sojuszu z Habsburgami w zamian za wsparcie dla jednego z jej synów w trakcie elekcji. Jednak gdy w 1696 roku przyszło do realizacji obietnicy, to Francuzi wycofali się rakiem. W złości pani Sobieska wtargnęła do siedziby francuskiego ambasadora i wyniosła stamtąd swój portret, a następnie nakazała odesłać podarki, jakie otrzymała od dyplomatów Króla Słońca. Z czasem zmieniał się stosunek do przyjmowania pieniędzy czy podarków od obcych dworów. Początkowo traktowano to jako formę wyróżnienia. Ponadto magnaci często nie czuli się zobowiązani do wypełnienia poleceń przedstawicieli obcych państw. Skoro ktoś coś daje, to należy brać. W dodatku dorabiano do tego ideologię, że im więcej pieniędzy bierze się od obcych, to w ten sposób się ich osłabia, bo oni mają mniej pieniędzy. A zatem był to czyn patriotyczny. No i nie należy zapominać, że przyjmowanie pieniędzy czy podarków od obcych państw było procederem, który istniał praktycznie wszędzie i dotyczył tak wybitnych jednostek jak minister spraw zagranicznych Francji epoki napoleońskiej, Karol Maurycy Talleyrand. Tylko jak powiedział profesor Janusz Czasbir, co innego jak takie zjawisko ma miejsce, kiedy państwo jest silne, a co innego, kiedy jest słabe. Przyjmowanie pieniędzy od obcych stało się poważnym problemem w XVIII wieku. W 1707 roku grupa dygnitarzy Rzeczpospolitej, w tym kanclerz Jan Szembek, obiecała, że w zamian za określone kwoty pieniędzy będzie popierać rosyjską politykę. Działo się to jednak po abdykacji Augusta II w trakcie szwedzkiej okupacji, więc dla sporej części szlachty rosyjski car wydawał się jedynym sojusznikiem. Dopiero jednak po 1733 roku Rosja zaczęła regularnie korumpować polskie elity. Nie była w tym zresztą osamotniona. Środki finansowe na opłacenie posłów wysyłała także Austria i Prusy. Przyszłym mocarstwom rozbiorowym zależało przede wszystkim, aby Rzeczpospolita nigdy już nie wzrosła w siłę. Pomagał w tym ustrój państwa polsko-litewskiego, w którym szlacheckie liberum veto skutecznie zrywało kolejne sejmowe obrady, a bez decyzji Sejmu nie mogło być mowy o przeprowadzeniu koniecznych reform. Co nie oznaczało, że takich prób nie podejmowano. W 1744 roku, po przejęciu Śląska przez Prusy, gwałtownie wzrosły w Rzeczpospolitej antypruskie nastroje. Powszechne było poparcie dla wzmocnienia armii. Familia Czartoryskich przygotowała szeroki program reform, który aprobowali nawet ich przeciwnicy. Było jednak pewne, że Prusacy będą starali się przekupić posłów, by zerwać obrady. Aby tego uniknąć, poseł Wilczewski, tuż po rozpoczęciu Sejmu, rzucił na środek 350 dukatów i oświadczył, że dobro i miłość ojczyzny są dla niego ważniejsze niż pieniądze i domagał się, by inni podkupieni przez Prusaków posłowie postąpili podobnie. Niestety, Wilczewski przy tym przeczytał listę rzekomo przekupionych, wśród których znalazły się prawdopodobnie osoby niewinne. Wybuchła potężna awantura, po której Sejm nie był się w stanie ponownie zebrać. Za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego mieliśmy już do czynienia z całym systemem korupcji elit, który stworzyła Rosja. Skorumpowanych szlachciców była wprawdzie garstka, około kilkunastu osób. Problem w tym, że były to osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie. Wraz z objęciem tronu przez ostatniego króla rozpoczął się okres pełnej zależności Rzeczpospolitej od Rosji. O ile wcześniej inne państwa miały możliwość wpływania na decyzje, a raczej na utrzymywanie braku decyzji w państwie polsko-litewskim, to teraz monopol na to przejęła Rosja. Caryca Katarzyna II obsadziła najważniejsze urzędy w Rzeczpospolitej swoimi ludźmi. Na samym szczycie znajdował się król.
trudno go jednak uznać za jurgieltnika. Stanisław August jedynie 3 razy pobrał pieniądze od Rosji. Pierwszy raz w dobie Konfederacji Barskiej na rozbudowę wojska. Po pierwszym rozbiorze wziął z kolei pieniądze jako formę odszkodowania za anektowane przez Rosję dobra stołowe, z których dochody szły na utrzymywanie dworu królewskiego. Podobny charakter miały kwoty przyjmowane już po trzecim rozbiorze, z których również opłacano resztki dworu i służby. Tymczasem stała pensja wypłacana przez rosyjską ambasadę dotyczyła ściśle określonej, niewielkiej grupy osób. Były to wynagrodzenia dożywotnie, co ciekawe, podlegające dziedziczeniu przez małżonki jurgieltników. Jurgielt płacono w 2 terminach. Na 3 króli, czyli 6 stycznia, i na świętego Jana, czyli 24 czerwca. Wysyłano wtedy także raporty do Petersburga. Nie były to jednak oszałamiające sumy. Kwoty wahały się od 1500 do 3000 dukatów rocznie. Ponadto otrzymywano środki na przekupywanie poszczególnych posłów. Jurgieltnicy, pobrawszy pieniądze, podpisywali specjalne rewersy, w których zobowiązali się, że zostaną na zawsze gorliwymi realizatorami interesów dworu rosyjskiego wedle jego woli. Ambasada rosyjska wysyłała też jednorazowe nagrody za specjalne usługi. Biskup i poeta Adam Naruszewicz otrzymał w ten sposób 1000 dukatów za utwory dedykowane Katarzynie II. Nie sam Jurgielt był to najważniejszy, czuło się bowiem coś innego. Osoby będące na rosyjskiej liście płac mogły liczyć na wpływy, godności czy urzędy. O ile wcześniej można było dostrzec wśród osób pobierających pieniądze od obcych postaci światłe, które rzeczywiście wykorzystywały te fundusze z zagranicy, by działać na rzecz ojczyzny, to grupa prorosyjskich jurgieltników była wyjątkowo odrażająca. I dziwnym zrządzeniem losu wielu z nich skończyło naprawdę marnie. Kanclerz Wielki Koronny i zarazem biskup Andrzej Młodziejowski, posądzany o sprzeniewierzenie majątku zakonu jezuitów i zabójstwo nieprzychylnego Rosji prymasa Władysława Łubieńskiego, znany był z utrzymywania kontaktów intymnych z 2 dziewczętami naraz. Podczas jednej z takich schadzek doznał śmiertelnego paraliżu. Wyjątkowy lubieżnik i hazardzista, prymas Gabriel Podowski, zaczynał jako proboszcz katedry wawelskiej. Dzięki poparciu Rosji otrzymał najważniejszy urząd kościelny w Polsce. Był wyjątkowo posłuszny Rosji. Nazywano go chłopcem na posyłki ambasadora Repnina. W zamian rosyjski dyplomata roztaczał przed nim wspaniałe wizje. Trzeba, żebyś wkrótce został kardynałem, a potem papieżem, choćby to miało kosztować imperatorową 2 miliony dukatów. Podowski, nie czekając na opróżnienie się tronu w stolicy Piotrowej, przedstawił nawet plan stworzenia kościoła narodowego w Polsce, którego zostałby głową. Jednak rozrzutny tryb życia powodował, że Podowski tonął w długach. W 1776 roku o mało przez to nie trafił do więzienia w Marsylii, a 3 kwietnia 1777 odszedł z tego świata razem ze swoją luterańską konkubiną. Według jednej wersji popełnili samobójstwo. Wedle innej przyczyną śmierci było zatrucie pokarmowe. Na poważnie walkę z Jurgieltem rozpoczęto w okresie Sejmu Wielkiego. Posłom nakazano przysięgać, że nie będą brali żadnych pieniędzy z obcych ambasad. I przynajmniej niektórzy dawni jurgieltnicy trzymali się tego przyrzeczenia. Wspomniany biskup Adam Naruszewicz już ani razu nie przyjął pieniędzy od Rosji. Kilku płatnych zdrajców skończyło na szubienicy w trakcie powstania kościuszkowskiego. Byli to biskup wileński Ignacy Massalski, biskup inflancki Józef Kossakowski, jego brat hetman wielki litewski Szymon Kossakowski, hetman polny litewski Józef Zabiełło czy marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz. Ich los podzielił również hetman wielki koronny Piotr Ożarowski. Był to przypadek o tyle szczególny, że w odróżnieniu od pozostałych
przyjął wyrok sądu kryminalnego z godnością. Przyznał się do podpisania drugiego rozbioru Rzeczpospolitej, pobierania pieniędzy od Rosji i dławienia powstania. Wyrok swój nawet podpisał. Z tej całej zgrai, przypomnijmy nielicznej, ale wpływowej grupy płatnych zdrajców, na szczególne negatywne wyróżnienie zasługuje Adam Ponimski. A właściwie Adam P., bowiem jeszcze za jego życia pozbawiono go prawa do noszenia własnego nazwiska. Adam Poniński został wyznaczony do niezwykle ważnej roli podczas Sejmu mającego zatwierdzić pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej. Wbrew prawu został jego marszałkiem. To on groził, przekupywał i pilnował, by posłowie, senatorowie i król postępowali zgodnie z wolą carycy. Jego szyki próbował pokrzyżować poseł z ziemi nowogrodzkiej Tadeusz Rejtan. Swoimi protestami uniemożliwiał przeprowadzenie obrad. Poniński zaproponował Rejtanowi nawet 2000 dukatów za przyłączenie się do Konfederacji, na co litewski szlachcic odpowiedział, że da 5000, żeby tylko ten zrzekł się funkcji marszałka Konfederacji. Sprzeciw Rejtana jednak nic nie dał. A Poniński po niesławnym sejmie rozbiorowym otrzymał tytuł książęcy i pensję 100 tysięcy złotych rocznie, starostwa babimojskie i międzyrzeckie. Dodatkowo od zaborców wziął około 800 tysięcy złotych i 300 tysięcy ze skarbu korony, a jakby tego było mało, chętnie przyjmował liczne łapówki od szlachty, a także mieszczan, na przykład od kupców chrześcijańskich w Warszawie zagarnął sporą kwotę za usunięcie kramów żydowskich z miasta, zaś od tychże Żydów kolejną opłatę za to, by mogli handlować tuż za miejskimi murami. W stolicy Rzeczpospolitej wybudował też most na Wiśle, z którego pobierał bezprawnie myto. Obłowił się również na kasacie zakonu jezuitów, defraudując pieniądze przeznaczone na Komisję Edukacji Narodowej. Był także przeorem zakonu maltańskiego z pensją 42 tysiące złotych rocznie i szefem regimentu pieszego ordynacji ostrogskich. Mimo takich dochodów Poniński był wiecznie zadłużony. Był karciarzem, nie szczędził na wystawne uczty, alkohol i swoje liczne utrzymanki, będące zazwyczaj aktorkami, gdyż bardzo lubił teatr. Takie życie doprowadziło go w końcu do upadku. W 1785 roku ogłoszono bankructwo Ponińskiego. Rosnące długi przerosły cały zgromadzony przez niego majątek. Wierzyciele zajęli nawet jego pensję z rosyjskiej ambasady, a on sam próbował sprzedać swój urząd podskarbiego. Dopełnieniem tego obrazu było aresztowanie, do którego doszło po rozpoczęciu obrad Sejmu Wielkiego. Zdrajca miał odpowiadać m.in. za przekupstwo i samowolne ogłoszenie się marszałkiem Sejmu Rozbiorowego. Poniński próbował uciec, ale kiedy przekraczał granicę z Prusami pod Toruniem, to wysłał swego sługę po gorzałkę i pierniki. Ten postój umożliwił pogoni złapanie Łotra. 1 września 1790 roku sąd sejmowy pozbawił Adama Ponińskiego wszelkich urzędów, tytułów, godności, a nawet prawa do noszenia własnego nazwiska. Odtąd miał być to po prostu Adam, w dodatku wygnaniec, gdyż musiał opuścić ojczyznę. Niedawny zausznik rosyjskich ambasadorów udał się w carskim mundurze do Petersburga, jednak okazał się tam nikomu niepotrzebny, dlatego osiadł w tak zwanej Galicji pod zaborem austriackim. Nadzieja dla niego zaświtała, kiedy w 1792 roku Targowica przejęła władzę. Targowiczanie skasowali jego wyrok i pozwolili wrócić mu do Rzeczpospolitej, lecz także oni nie chcieli zbytnio spoufalać się z takim łajdakiem. W czasie powstania kościuszkowskiego Adam musiał ponownie uchodzić z kraju, bo obawiał się losu swych kolegów jurgieltników, którzy zawiśli na szubienicach. Wrócił dopiero po trzecim rozbiorze. Był wtedy nędzarzem. Rodzina się go wyrzekła. Jego syn, również Adam, był ofiarnym patriotą,
który walczył w powstaniu kościuszkowskim i nie chciał być kojarzony z ojcem. Tymczasem on pogrążał się w nałogu alkoholowym. Dawny magnat i arcyzdrajca żebrał chodząc po domach. Zebrane w ten sposób pieniądze przepijał razem ze zwykłymi furmanami, a jak nie wżebrał, to i tak pił w szynku, tyle że na kreskę. Zmarł 23 lipca 1798 roku w warszawskim Rynsztoku. Pijany wpadł do kanału z nieczystościami.